Termin ziołolecznictwo zakonne znany jest chyba wszystkim. Jesteśmy w herbarium świętego Franciszka w Katowicach Panewnikach. Gościmy u ojca Marcelina. Ojcze, proszę nam powiedzieć, jaka jest geneza ziołolecznictwa zakonnego? Odkąd zaistniał człowiek na ziemi, odtąd był związany jako część natury z ziołami, z roślinami, które wykorzystywał dla pożywienia, dla budowania broni, dla oczywiście później lecznictwa, podglądając naturę, zauważał, które rośliny potrafią na przykład zwierzęta wykorzystać, jeżeli mają jakieś niedomogi, czy żołądkowe, czy inne choroby. Sięgając do takich źródeł, jakimi są księgi Starego Testamentu, chociażby Księga Rodzaju, już dowiadujemy się o tym, że Pan Bóg, tworząc człowieka, dał człowiekowi trawy bydłu na pokarm, a rośliny ludziom na lekarstwo. Czyli czyńcie sobie ziemię poddaną, to ten termin był u podstawy ziołolecznictwa zakonnego, który zresztą termin spotykamy w Biblii. Tak. W Talmudzie dowiadujemy się na przykład o 320 ziołach. Miszna o tym wspomina, Biblia ponad 100 ziołach. Patrząc na Jezusa, który praktykował miłosierdzie, pierwszy to był taki lekarz, Jezus jako medicus, można powiedzieć, zaczynał od leczenia chorych, chromym przywracał możliwość chodzenia, niewidomym wzrok, paralityków podnosił z łoża. Czyli Stary Testament o tym, że czyńcie sobie ziemię poddaną, a Nowy Testament już bardziej konkretnie, czyńcie miłosierdzie, tak, i używajcie do tego czego wam, co wam ziemia przynosi. I stąd to ziołolecznictwo. Tak. Naśladowcy Jezusa Chrystusa, patrząc na postawę swojego mistrza, czynili to samo. W myśl słów, które Jezus powiedział, cokolwiek uczynicie jednemu z najmniejszych braci moich, mieście uczynili. Posyłał też apostołów, idźcie, uzdrawiajcie, głoście Ewangelię. Czyli ten element lecznictwa, uzdrawiania wywodzi się w Nowym Testamencie i później po zmartwychwstaniu, w pierwszych wiekach Kościoła, to ziołolecznictwo zostało dalej kontynuowane. Na przykład pierwszy sobór nicejski nakazał biskupom tworzenie przy parafiach, w cudzysłowie mówiąc, szpitali, hospicjum, pomieszczeń opieki dla chorych, cierpiących, by ta caritas, ta miłość bliźniego była w sposób praktyczny stosowana. Słowo stało się ciałem, czyli Kościół już w IV wieku naszej ery był w stanie jakby troszkę instytucjonalnie do tego podejść, nakazując wręcz praktyczny aspekt miłosierdzia. Czyli stąd się bierze to, ten caritas, już z tego okresu, czyli to jest 1500 lat. Tak. Trzeba jeszcze tu wrócić do historycznego wydarzenia. 476 rok, upadek Imperium Rzymskiego, najazd ludów germańskich, upadek kultury, sztuki, medycyny. Wówczas to klasztory odegrały ogromną rolę, bowiem te dzieła medycznych, medyków starożytnych, arabskich, egipskich, zachowały się w klasztorach. I to właśnie zakonnicy pierwsi tłumaczyli te dzieła na język łaciński, na język hebrajski. Takim znanym tłumaczem to był Konstantinus Africanus, który 40 lat przebywał na wschodzie, znał te języki arabskie. On tłumaczył na języki właśnie łacińskie te piękne dzieła, które zakonnicy opatrywali swoimi komentarzami również. W 529 roku Benedykt z Nursi założył klasztor Monte Cassino i ten rok można uważać za początek medycyny klasztornej. Jego reguła Benedicti obejmowała wszystkie monastyczne klasztory. Według tej reguły mnisi żyli i postępowali. I ta reguła bardzo mocno podkreśla w 36 rozdziale konieczność opieki nad chorymi, opieki tej medycznej, wypływającej właśnie z tego nakazu Jezusa, cokolwiek uczyni się jednemu z tych najmniejszych. I ta posługa chorym i cierpiącym była na równi traktowana, na równi ze służbą samemu Bogu. Już zaczerpnięto wtedy nie tylko z tradycji europejskiej, ale też tradycji azjatyckiej, Bliskiego Wschodu. Tak, tak. To zostało później połączone, te dwie gałęzie medycyny, i zachodniej, i dalekowschodniej, i
cały basen Morza Śródziemnego, co później w późniejszych wiekach zostało wykorzystane. Vivarium Valafridus Trabagus założył klasztor ze środków rodzinnych, ze majątku rodzinnego, gdzie kładł nacisk na kształcenie mnichów właśnie w kierunku medycznym. De Medicina, jego pierwsze dzieło pisane, zostało bardzo długo traktowane jako taki podręcznik medyczny, w którym kilkaset ziół zostało opisane, ich właściwości lecznicze, ich zastosowanie, w oparciu właśnie o te tłumaczenia tych medyków, naukowców i filozofów starożytnych. Czy to tylko były osoby, czy to były tylko mężczyźni, czy zakonnicy, czy też zakonnice również wniosły wkład w rozwój ziół lecznictwa klasztornego? Ogromną rolę odegrała w średniowieczu, w XI wieku, święta Hildegarda z Bingen w swoich trzech podstawowych dziełach Fizika i De Cure et Cause opisała 1000 ziół i ich właściwości lecznicze, które poniekąd były też uprawiane w ogrodach przyklasztornych. Przez papieża Benedykta XVI ogłoszona doktorem Kościoła. To była wspaniała, niesamowita kobieta, skoro była w stanie pisać prawie 1000 ziół, stworzyć taki system. Stała się też na równi z Tomaszem z Akwinu, być może twórcą medycyny holistycznej. Święta Hildegarda za Tomaszem z Akwinu patrzyła na człowieka w sposób inny niż się do tej pory na niego patrzyło, bo medycyna współczesna jest skażona, tak to bym określił, takim filozofią kartezjańską, gdzie określa się człowieka jako maszynę, można wymienić jedną czy drugą część i maszyna będzie pracowała. Natomiast poglądy świętego Tomasza z Akwinu za Arystotelesem, a także poglądy świętej Hildegardy, to było patrzenie na człowieka jako jedność psychofizyczno-duchową. I teraz, w XXI wieku, obserwujemy powrót do patrzenia na człowieka w sposób holistyczny, że to nie jest tylko tak, że choruje ciało, choruje też psychika, choruje też duch. Człowiek nie jest maszyną, jak to medycyna kartezjańska, która na szczęście wychodzi już z mody, nam określała. Czyli można powiedzieć, że święta Hildegarda wyprzedziła o 1000 lat całą epokę spojrzenia na człowieka właśnie w sposób holistyczny. Tak. To, co w tej chwili jest odkrywane na nowo. Ale święta Hildegarda to jest ten XI wiek. Potem wiem, że rozwój medycyny klasztornej przeniósł się do Ziemi Świętej. I tutaj rola ojców franciszkanów jest chyba największa. Za czasów tego sułtana Saladyna, który zwyciężył nad chrześcijanami, pobił wojska krzyżowców, pielgrzymi z wielkim narażeniem życia udawali się do Ziemi Świętej i tam franciszkanie opiekowali się tymi ludźmi, którzy potrzebowali konkretnej opieki medycznej, bowiem czasy i podróż była bardzo trudna, narażenie życia i higiena też pozostawała sobie dużo do życzenia. Nawet można było spotkać takie małe przewodniki kieszonkowe opracowane przez franciszkanów, które były dostarczane tym pielgrzymom. W Jerozolimie, w klasztorze świętego Zbawiciela San Salvatore, powstała największa i najcenniejsza apteka, jak to określił podróżnik, wysłannik, botanik królowej szwedzkiej Hasselquist. Apteka bogata w zasoby i surowce, bowiem ta apteka musiała być samowystarczalna. Nie tylko franciszkanie zdiagnozowali daną chorobę, ale trzeba ją konkretnie leczyć. Dlatego musieli mieć te surowce do produkcji balsamów, maści, różnych kropli, jak również tego słynnego balsamu jerozolimskiego, który powstał w Jerozolimie, udoskonalony przez franciszkanów, którzy tam od wieków pracowali czyli, w aptece. Czyli w tej aptece można powiedzieć, że stała się jakby tyglem, w którym skupiły się nurty medycyny wschodu i zachodu. Z tego co wiem, to ojcowie franciszkanie zostali już tam na stałe od tego czasu w Jerozolimie jako jedyni przedstawiciele kościoła, chrześcijanie, i pełnili cały czas tą służbę, tworząc swoją aptekę. Ale był taki okres chyba w rozwoju medycyny klasztornej, że papież ogłosił zakaz leczenia przez zakonników. Był chyba taki okres. Tak, to synod w Clermont w 1140 roku zakazał zakonnikom oddawania się medycynie. Oczywiście
ta rola i obecność Franciszkanów w Ziemi Świętej, w Lewancie, na wschodzie, była tak specyficzna, że tutaj papież zrobił wyłom, taką klauzulę i swoją bullą pozwolił Franciszkanom stosować medycynę, mało tego i stosować chirurgię. Dlatego papież Klemens posłał nawet baptystę z Lubeki, mnicha, który był wykształconym lekarzem, który kształcił się w Salerno na Uniwersytecie Medycznym. I on tam pracował długie lata jako i lekarz, i aptekarz, bo te dwie role musiał zakonnik spełniać. Czyli tą rolę leczniczą wtedy przejęły już uniwersytety, które zaczęły się tworzyć. Tak. To był początek naszego poprzedniego tysiąclecia. Natomiast ten nurt medycyny klasztornej jakby trwał jedynie u ojców franciszkanów będących w Jerozolimie oraz tych, którzy byli w Europie. Aż do XVI wieku, kiedy powstał taki zakon jakby zdeklarowany w kierunku medycyny, w kierunku opieki nad chorymi, zakon bonifratrów. To chrześcijanie wprowadzili tę formę wspólnego leczenia, szpitalnictwa. No i bonifratrzy właśnie w tym kierunku poszli, żeby jak najlepiej służyć cierpiącemu Chrystusowi w drugim człowieku, w tym cierpiącym i potrzebującym ich pomocy. Do dyspozycji pozostawały lekarstwa pochodzenia roślinnego, jak do XIX wieku, oczywiście cała medycyna i całe leki. A proszę powiedzieć, a jak to było na terenie polskich ziem? No bo mówimy w tej chwili głównie o Ziemi Świętej, o Europie Zachodniej. Czy kiedy ta medycyna klasztorna weszła na polską ziemię? Nie tylko klasztorne zielarstwo się rozwijało, ale księża, że tak powiem, decyzjalnie mieli swój wkład i udział w rozwój ziołolecznictwa. Mamy zielnik Sereniusza, mamy książki księdza Kluga, które były znane. Ich preparaty były stosowane szeroko w lecznictwie. Współcześnie pracowało dwóch franciszkanów bardzo znanych, którzy kontynuowali nurt zielarstwa klasztornego. Jednym był ojciec Czesław Andrzej Klimuszko, a drugim był ojciec Grzegorz Sroka, zresztą niedaleko stąd praktykujący w Rychwałdzie koło Żywca. Ojciec Andrzej Klimuszko, pracujący do 1980 w Elblągu, był psychowizjonerem i równocześnie twórcą receptur zielarskich. Tych receptur stworzył około 120 na różne jednostki chorobowe. Miał taki specyficzny klucz tworzenia tych mieszanek ziołowych 5, 7, 9, 11. Nieparzystym jakimś kluczem szedł. Jak się czyta literaturę medyczną, Madaus, niemiecki lekarz i też zielarz, posługiwał się tym samym kluczem, który się powoływali jeszcze, wracali do Dodaneusa, który starożytnego, wcześniejszego zielarza. Ojciec Klimuszko napisał trzy książki. Moje szczęście w przyrodzie, powrót do ziół i parapsychologia w moim życiu. Był ciekawym człowiekiem, który znał przyszłość, potrafił odnajdywać ludzi zaginionych. Takim spektakularnym wydarzeniem było, gdy władze włoskie zwróciły się do ojca Klimuszko, by pomógł w odnalezieniu wówczas Aldo Moro. Oczywiście ojciec Klimuszko wskazał, gdzie się znajduje. Niestety znaleziono już martwego. Ojciec Grzegorz Sroka, który działał na Śląsku, w Beskidach, stworzył swoją infirmerię ojca Grzegorza, był wspaniałym zielarzem o doświadczeniu i głębokiej wiedzy zielarskiej. Udzielił porady prawie 500 000 rzeszy ludzi chorych, którzy zwracali się do niego po pomoc. Zielarstwo klasztorne, preparaty ziołowe klasztorne mają swoje zakotwiczenie w bardzo dawnych czasach. Ale to nie znaczy, że nie są badane i nie są weryfikowane przez naukę. One w bardzo dużym zakresie są weryfikowane przez naukę. Ale pamiętajcie Państwo, zielarstwo to przede wszystkim tradycja. I tutaj w zielarstwie klasztornym tą tradycję można bardzo spokojnie udowodnić.